Czejo, tutaj FGP Francji. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Polish Car Driving Piraci Drogowi. Dziś prosto z naszego nowego Merolka, którego właśnie niedawno zakupiłem, taki piękny czerwony Merolek. Dziś będziemy nim jeździli i będziemy szukali naszym kochanym Merolkiem piratów drogowych. Także zapraszam do oglądania. I miejmy nadzieję, że będziemy się bawili świetnie, jak co każdy odcinek, oglądając tych piratów drogowych na drodze. Dobra, wbijamy do tego Merola. Halo, dzień dobry. Panie policjancie, ja bym może radził panu policjantowi, wie pan, sprawdzić, co się dzieje z tym tutaj autobusem, bo chyba kolega woła o pomoc. Spróbujmy przepchać kolegę. Chyba nie. Nie przepchamy kolegi. A to co? Coś ty, kolego, właśnie. No jedź! Co tu się przed chwilą działo właśnie? Dobra. Musimy w kolegę wjechać. No jak prosił. Zrobimy coś głupiego, proszę państwa. A! Chyba z drugiej strony to zrobimy. No, żebym zaraz ja przed kim nie utknął. Co tu się dzieje? Dobra, kolego. Zaraz coś załatwimy tutaj. O, tu ładnie wykręcę. Nie ma tak być idiotą na drodze. O, tam to auto podskoczyło. Ale widzicie, pomogłem. Tak to się robi. Nie ma za co. Jeszcze podziękowałem. Noż cholera. Dobra, panie policjancie, ja już wszystko ogarnąłem. Możemy zamknąć ten temat. Trąbisz na mnie? Jeszcze na mnie masz prawo trąbić? Przecież to ty byłeś najpierw na moim pasie, a ja dosłownie jechałem gdzieś tak. Ja na pewno nie przekroczyłem swojego pasa. No, szanujmy się. Co on we mnie wjechał i jeszcze się potem pruje? No co za... Ja mu dam tej białej bębicy. Record video. Kurde.
Proszę, nie zwracajcie na to uwagi, okej? Dziękuję wam. No, wiecie, tak czasem bywa, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy i mandaty też się cieszą. Więc nie polecam. No ty. Nie pozwalaj sobie. Ja tutaj jechałem drogą z pierwszeństwem, a ty żeś tak wyjechał, jakbyś chciał mi pójdę pod maskę. Tyry ty. Kurde. Dzień dobry, Wielka Brytanio. Jak tam u was? Dobrze się bawimy. Czasem się zastanawiam, czy Polska nie powinna zmienić nazwy na Poland, ponieważ byłoby brytyjsko, bo wiecie, jak po lewej stronie się jeździ, to jest takie brytyjskie uczucie. Więc chyba musimy też zacząć używać po pierwsze angielskiego, po drugie być kolonią brytyjską i po trzecie po prostu bądźmy Wielką Brytanią. Najlepiej. Halo, halo, dzień dobry. Może panu pomóc? Czekajcie. Pomóc? Pomóc? Halo? Pomóc panu? Halo, dzień dobry, proszę pana, zasnął pan za kółkiem? Zasnął pan za kółkiem? O, przepraszam, że stoję na drodze. Halo, proszę pana, zasnął pan za kółkiem? Dobra, bo teraz ja się zachowałem jak prawdziwy polski idiota. Co to był za dziki manewr DHL-a? Nie wierzę w to, co się właśnie przed chwilą stało. DHL poszedł po całości. Co to było? Myślałem, że mi rzeczołówę zrobi, tak naprawdę. Z 200 na godzinę jechał. Czy ciebie coś przypadkiem nie pogrzało, kolego? Dzień dobry, Polsko. Record video. Dobra, pogrzało go faktycznie jeszcze bardziej. Ja ci dałem zakaz wjazdu. Ja ci kuźwa dałem zakaz wjazdu. Ja ci dałem zakaz wjazdu. No co wy robicie? Jeszcze przeciął pan pasmówkę. Nie no. A, przepraszam, nie tak się parkuje. No, tak się parkuje. A ludzie. Dzień dobry, żółta BMWica bez świateł, która jechała no tam, gdzie nie powinna jechać. W ogóle to był odcinek na razie, gdzie dopiero pierwszy raz zobaczyliśmy jakiś samochód, który nie miał włączonych świateł. To jest zaskakujące. Zawsze mieliśmy takie serie aut bez włączonych świateł, a dziś dopiero pierwszy raz tak się zdarzyło. Zawsze musi być jakiś wyjątek od reguły. Żeby wszystko było trywialne.
Ale piękny skok zrobił. Adaś Małysz byłby dumny, Kamil Stoch byłby dumny. Wszyscy inni polscy skoczkowie byliby dumni. Nawet kombinatorzy norwescy, których nie mamy. No i co ty robisz? No co ty robisz? No co ty robisz? Co ty robisz? No co ty robisz? No pochwal się, co ty robisz. Pochwal się. Pochwal się, co robisz. Rekord video. Gościu! Jeszcze włączonych świateł nawet nie masz. Czyli druga osoba, która w tym... dobra, przepraszam. To jest na wózku inwalidzkim. Dobra, to wybaczamy. Niepełnosprawna osoba to... To wiadomo, że niepełnosprawnie będzie jechała. Wybaczy pan, nie było tematu jednak. Ale temu niebieskiemu to ja nie wybaczę. Zakaz wjazdu tam był. Tak, jeszcze tędy wyjedź. Tak, kolego. Kogo interesuje, że stoi tutaj znak zakaz wjazdu? No kogo to interesuje? To jest tylko słup. To jest tylko okrąg czerwony z taką fajną białą kreseczką. Nic to nie oznacza. Ale jak zrobi się rekord wideo, to już coś będzie oznaczało. Taki fajny mandacik. Żółta bębica bez świateł jeszcze na niewłaściwym pasie. Co? Może i dobrze, że tak zostawiłem to auto dla tej żółtej bębicy, żeby się pomęczyła. Wiem, że to jest odcinek Polish Car Driving Piraci Drogowi. Ale widzicie, po drodze możemy... Po drodze przynajmniej i tak możemy znaleźć o właśnie coś takiego. O ja pier... Ale dachowanie, że się nawet kurde pod chodnik zapadł. Ruchomy chodnik. Jestem... osobą, która robi Polish Car Driving Piraci Drogowi. Ja nie powinienem być piratem drogowym. Ale coraz głupiej ten odcinek już wpływa na mój umysł. To właśnie tamtym czarnym akcentem, jak tamten samochód, możemy zakończyć. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, czejo. I... Stop recording emergency video.